За допомогою нашої аплікації буде можлива трансмісія образу високої розділчості в часі речовістим з камери 360 стопні на окуляри VR. Oczywiście też pomyśleliśmy o tym, że będzie możliwość na transmisję tego obrazu w czasie rzeczywistym na komputer, na telefon komórkowy, dlatego też pracujemy nad kreacją nowej aplikacji mobilnej, która będzie wkrótce dostępna. Nasz pomysł powstał przed pandemią i okazało się, że w trakcie pandemii to zaczęło pomysł być bardziej popularny, dlatego że wszyscy siedzieliśmy w domach i nie mogliśmy podróżować, nie mogliśmy oglądać, chodzić na koncerty. Siedząc w domu, nie wychodząc z tego domu, możemy założyć sobie okulary VR i na przykład zobaczyć, obejrzeć operę w Teatrze Bolszewickim w Moskwie, siedząc w Warszawie, albo zobaczyć koncert Robbie Williamsa w Londynie. Też siedząc w Warszawie. Widzimy wielu zastosowań naszego rozwiązania, takie jak zdalny monitoring, czyli można będzie za pomocą naszej aplikacji monitorować, co się dzieje na przykład na magazynie w innym kraju, co się dzieje z produkcją, albo możemy dawać wydarzenia koncertowe i osoby, które nie mogą być na tym koncercie, mogą oglądać to siedząc w domu. Dużo jest pomysłów w przemyśle, jak to wykorzystać. Czy to może być na przykład dla firm zdalne szkolenie, różnego rodzaju zdalny marketing. Mogą wziąć ze sobą tylko okulary VR i pokazać ludziom albo uczestnikom na targach, co się dzieje u nich w firmie albo co się dzieje w fabrykach i co oni produkują. Czyli zastosowań jest wielu i naprawdę można to używać nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.